Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu porozmawiamy sobie o kulturze tradycyjnej. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę, nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym vlogu porozmawiamy sobie o kulturze tradycyjnej. Zapraszam do oglądania. Kultura tradycyjna, zjawisko kulturowe mające miejsce w społecznościach osadniczych, najczęściej w zajęciu rolniczym, wykorzystujących prymitywne narzędzie pracy, odizolowanych od wpływów kultury wysoko rozwiniętej, wykazujących się małą ruchliwością przestrzenną i z reguły patriarchalnym systemem rodziny. Za narzędzie transmisji w kulturze tradycyjnej Kazimierz Dobrowolski uważa przekazy ustne i porady praktyczne. Kultura tradycyjna charakteryzuje się anonimowością wytworów i ponad przeciętnym wpływem na potęgę autorytetów. Zazwyczaj są to przodkowie. Dużą rolę w rozwoju kultury tradycyjnej odgrywa magia i religia, za pomocą których członkowie społeczności wyjaśniają nierozumiałe dla nich zjawiska. Kultury tradycyjne dzielą się na klasyczne, społeczności prymitywne, nieznające pisma i chłopskie, powstały w Europie wraz z feudalizmem. Społeczność wioskowa w kulturze tradycyjnej ma silne poczucie więzi społecznej i odrębności wobec innych wiosek, które zgodnie z mitem wartości grupowej uważane są za gorsze. Także w tym vlogu byłoby na tyle. Trzymajcie się do kolejnego vloga na moim kanale. Na razie!